Okej, pierwsze pytanie w ogóle do Was. Czy normalnie nas słychać? Bo wczoraj się okazało, że znowu było za cicho i Was ubiję wszystkich, jak znowu powiecie mi za tydzień albo za kilka dni, że jest za cicho znowu. Specjalnie to podgłosiłem, żeby powinno być okej. Czy pytanie, czy jest okej? Dla mnie okej. Okay. Dobra. To ja ci ufam, że jest okej. Okay. Green. Dobra. Okay. Mam kliknąć play, tak? Żeby się widzieć. Tak, powinieneś. A nie widzisz? Powinieneś ci sam odpalić w sumie. Autoplay powinien być. Kodong. Okej. Okej, okay. Pierwsze pytanie w ogóle do Was. Głos, Czy jest bo będzie po normalnie nas głos. słychać? Bo wczoraj się okazało, że znowu było za cicho. Tak? Dobra. Weź to przewinie jeszcze sobie, żeby było do przodu bardziej. Tam jeszcze jest. Co jest? Kawa. Tak, nie wiem, ale to sobie za chwilę. Teraz tak, nie jest za jasno, bo tak jakby ja działam na dwóch monitorach i na jednym jest za jasno, a na drugim jest tak jakby okej w miarę. I teraz nie wiem, czy to jest okej, czy to nie jest okej. Czy wolicie tak, czy inaczej? Okej, okay. Standardowo tak samo jak w ogóle wcześniej we wszystkie te streamy czy cokolwiek innego ja tam nie puszczałem, to my zaczynamy tak mniej więcej 5-7 po, bo tak jakby ludzie się budzą z tym po pewnym czasie i będzie tak najwygodniej, dlatego póki co ten, nie jedziemy z pustym kontentem, tak jakby. No, w każdym razie, No cześć. Cześć Tomek. My się z Tomkiem nie widzieliśmy, się nie widzieli za miesiące 3. Kurde, grubo już. Ja będę, żebym po Jakoś klucze u ciebie do pracowni. przed początkiem tej całej plagi. A nie po? Nie po rozpoczęciu? To Tak, klucze. trochę całkiem na początku, bo jeszcze tam się dawałem klucze do pracowni i tak dalej. No, to No. żeśmy się w ogóle długo nie widzieli strasznie, nie? Ja w ogóle, tak jakby przez te 2 miesiące, jak się siedziało, to ja prawie w ogóle żadnego nikogo z zespołu nie widziałem. To jest takie smutne, jak się siedzi, tak jakby. No tak, w sumie jak ty przebywasz cały czas z ludźmi, to może być znacząca różnica. A tobie to nie przeszkadzało? Znaczy wiesz, moja praca polega na tym, że siedzę w domu i cisnę zlecenia, nie? Przez długie godziny. Także za dużo się nie zmieniło. Tylko tyle, że trzeba było chodzić z tą śmieszną maseczką na paszczy. Pogadaj sobie w ogóle o tym jeszcze, bo tak jakby jestem ciekawy, tak jakby jak u ciebie to wygląda, ten cały freelance. Jak to ma się do pracy w domu, nie? Bo tak jakby wiem, że to jest trochę toksyczne. Że pracujesz w miejscu swojego spania i jedzenia i całej reszty, i to jest takie No, tak nie do końca dobre. dosłownie. No. Okej, dobra, ale tak jakby ja to chcę, tak jakby chcę tak zacząć to wprowadzać. Jak tam ci tydzień minął? W sensie ja wiem, że w sumie powinien się pytać, jak ci 2 miesiące minęły, nie? Ale tam, no właśnie, jak tydzień ci minął? Poprzedni tydzień, tak chillowo. Akurat skończyłem takie duże, dwumiesięczne zlecenie na planszówkę. Czyli wiesz, to była okładka, plansza, jakieś postaci, jakieś tam karty dodatkowe, jakieś budynki. No i w sumie dzięki tej całej pandemii udało mi się to tak skończyć na spokojnie, nie? Tak gładko. A czekaj, a czemu na gładko? A normalnie by nie było tak nie poszłoby To tak szybko? znaczy, tak przewidywałem, że mogą być pewne problemy, bo to wydawało mi się całkiem na początku, że trochę źle to wykalkulowałem sobie, plus jeszcze jakieś zlecenie po drodze mi się tam pojawiło. Aha. I no myślałem, że się nie wyrobię, ale przez to, że była ta pandemia, nie można było wychodzić, no, powiedzmy, do knajpy i tak dalej, nie można było się spotykać ze znajomymi, to mogłem się malować. I także Okej. Okay. spoko, nie? No i ten poprzedni tydzień, w poprzednim tygodniu miałem jeszcze jedno małe zlecenie na okładkę, taką bardzo prostą, z jedną postacią, ale poza tym był chill. Ej, to spoko. No. Właśnie, w ogóle do wszystkich, nie? Tak jakby raz, stream jest zapisany, tam na, jak będziecie sobie potem na kanał, chociaż to jeszcze nie jest kanał, dobra, na YouTubie na Kreśl, to tam potem będzie to wyszczególnione jako lista po prostu wszystkich streamów po kolei, bo one są tam dostępne od samego początku i tak samo ten też będzie potem do obejrzenia i nie powinno być z tym w ogóle problemu, nie? I właśnie to jest kolejna rzecz.
Jak macie pytania w trakcie, bo ja sobie z Tomkiem będę gadał tak normalnie, nie? Jak wy będziecie mieli pytania w trakcie, to walcie na prawo i na lewo ze wszystkim jak leci. Tak jakby wtedy my będziemy mieli więcej do gadania. Także, także jak macie jakieś pytanie odnośnie pracy na freelancie, zleceń tam i ogólnie pytania związane z digital paintingiem, to zadawajcie. Postaramy się odpowiadać na bieżąco. Tak. W miarę możliwości. Chyba, że coś nam umknie, to co nie. Okej. Okay. Dobra. A w ogóle, jeżeli chodzi o u mnie, jak to wygląda w ostatni czas, tak no. Jakby ja wczoraj już tam z Agatą o tym rozmawiałem, że jak wpadła cała pandemia, to myśmy się od razu na online przenieśli, bo pełno testowania całej reszty i od 2 tygodni są te zajęcia stacjonarne jeszcze. Ja po prostu wszedłem w ten cały tryb robienia sobie lekcji online, rysowania, po prostu tam streamowania i potem jak się zrobiły jeszcze lekcje stacjonarne, które w godzinach tak jakby są mniej więcej, kiedy ja streamowałem i wcześniej inne rzeczy robiłem, to takie wszystko mi się wysypało i na nowo wszystko jest, tak jakby i pełno zbiegania i załatwienia wszystkiego dookoła, co w sumie jest czasami męczące i tak jakby trudno, czyli trudno się dostosować do tego, że ciągle coś się zmienia, jakiś plan, wszystko mi się nie wysypało sposób i jest tak jakby do tego tak... sobie dojść. Kolory są spoko, dobra. Okej. Okay. Czy Steam będzie później dostępny w formie zapisów? Też mówiłem. To jest, będzie dostępny, także spoko, easy. W sensie jak zawsze, nie? Okej. Okay. Jest 6 po i teraz tak. Dzień dobry wszystkim. Ja jestem Mateusz. To jest Tomek. Hej. Tomek Histowski. Tak wstępnie go tam nakreślając. Zgodnie się znamy. Bo nie przez Artura. Ja chyba ci inaczej znalazłem. Przez Pudelka. To była jakaś... A, faktycznie, była tak. Taka akcja, że moja znajoma zaproponowała na Pudelku taką inicjatywę, żeby uczyć na ASP w Gdańsku digital paintingu i ja miałbym to prowadzić. I po prostu zapytała się, czy byłyby osoby chętne. No i wtedy ty tak, się do mnie odezwałeś. Pamiętam. I byłeś pierwszy. Ty, wiesz, ja mam prośbę. Na dole jest... wybaczcie. Na dole jest kabel od tego laptopa i trzeba go podłączyć pod prąd. Bo za chwilę padnie. I możesz tam tyle. A bo wiesz co, ja to zrobię. Nie, dobra, ja to zrobię. Czekaj, ja się odepnę i to idę. Zobaczcie, problem techniczny, bo zapomniałem. Tak, już mam. Ale tu nie ma miejsca, gdzie mógłbym podpiąć. Tak, ten ksu. Coś zgasło. Coś to jeszcze zostanie. Czy na was zniknął? What? Co odłączyłeś? Nie wiem, właśnie na was zniknął. Widzę, że kamera włączyła. Wybaczcie. Gumę chyba nie wyciąłem. Jeszcze kamera zrobiła. Czyli jest głos, ale nie ma wideo. Nie, moment. Tak, jest głos, głos jest. Tylko nie ma nas, że tak powiem. Dobra. To może ja odpowiem na pytanie? Odpowiadaj. Dlaczego wiele osób potrafiących rysować nie potrafi przenieść tego na digital? Podobne problemy są też z tym w szkołach rysunku. Generalnie jeśli chodzi o rysunek, to może być z tym problem, ale jeśli chodzi o malarstwo, to... Wydaje mi się, że to jest po prostu inne medium i to jest po prostu kwestia tego, że trzeba po prostu poznać program, poznać poznać oprogramowanie, poznać jakieś techniki, jak można to samo, co malujemy tradycyjnie, uzyskać na kompie. I tyle. Jeśli chodzi o rysunek, to tak, bo rysunek tam składa się głównie w malowania, rysowania w walorze i jeśli chcemy używać kolorów, to tam pojawiają się pewne braki, nie? Ale jeśli chodzi o malarstwo, to mi się wydaje, że to jest tylko kwestia praktyki i tyle. No właśnie, bym się... Było takie pewne pytanie w sumie wcześniej też kiedyś. Właśnie wynika to chyba z tego, że jak kolor dodajesz, to nagle ci się robi mindfuck z tym wszystkim. I to jest ten problem, bo jak kupa ludzi rysuje w ołówku, to jest krecha
nie masz plamy, tylko masz po prostu keskę. Mm-hmm. Nie masz tylko walory. Potem jak core ci dochodzi, to jest po prostu taki mózg rozwalony i no bo... z tym jest problem. Bo właśnie ja pamiętam, jak Sławomir Maniak malował na tablecie i on w pewnym momencie, nie wiem, czy to on to zawsze robił, czy postanowił, wszedł sobie w farby, w tradycyjne malarstwo. Mm-hmm. I Jezu, zajebiście mu idzie. Tak jakby... Ja nie widzę żadnego tam, nie wiem, obniżenia warsztatu czy czegokolwiek innego tam, tylko... No bo wiesz, to po prostu on wiedział, jak działa kolor, jak działa światło, nie? Jak działają pewne zależności światła tam z poszczególnymi materiałami. I potem odwzorować to w tradycyjnym medium, to już jest żaden problem. Ewentualnie może być problem z mieszaniem farb, powiedzmy tam, z poznaniem technik, jak farba schnie na tam płótnie i tak dalej. No ale jeśli chodzi o to, wiesz, on już wiedział, co chce zrobić, nie? Jak ma wyglądać finalny efekt, nie? Jakie kolory powinny być użyte w świetle, jakie kolory powinny być użyte w cieniu. No i tyle. To jest tylko kwestia poznania fundamentów, mechaniki koloru i światła i potem trzeba się nauczyć kolejnego medium. Tak właśnie, tak dopowiadając do tego pytania, które było od Green. Mm-hmm. Ja nie wiem, czy jesteś kobietą, czy facetem, wybacz. To właśnie wynika tylko i wyłącznie z tego, że ktoś po prostu siedzi w jednym tym medium, nie? W sensie no. W walorze tylko i wyłącznie, a nie w kolorze. Mm-hmm. I tutaj wychodzi ten problem. No. Chociaż... Nie powiedziałbyś, że jak ludzie malują na tablecie i rysują, tak jakby i potem przychodzą do tradycyjnego malarstwa, to im to łatwiej idzie niż tradycyjnego malarstwa na tablet? Jeśli malują na tablecie i idą na tradycyjne malarstwo... Tak, to im idzie lepiej niż na odwrót. W sensie, jeśli malują tradycyjnie i przenoszą się na digital. Mhm. Może... No to jest tak, że w digital po prostu wybierasz sobie kolor, jaki chcesz użyć i nakładasz go na cyfrowe płótno, powiedzmy. A w tradycyjnym malarstwie dochodzi ten aspekt mieszania warstw, mieszania farb. Wiem, ale to właśnie tak, mi się zawsze wydawało, że tak jakby powinno być w jedną i drugą stronę podobnie, a tak jakby mi się, w sensie to jest tylko i wyłącznie tam na podstawie tam paru osób, które widziałem kiedyś, nie? Mhm. Jak się przerzucały z tradycyjnego na digital, to im tak... No, ten tradycyjny jednak było wiele do przodu, a z digitala w tradycyjny tak jakby to się tak powiela mniej więcej, nie? Nie masz takiego dużej różnicy między osobą, która ma na tablecie, a w tradycyjnym. Nie, mi się wydaje, że nie powinno być różnicy aż tak dużej. Jeśli ktoś zna mechanikę koloru i światła i wie, jak to powinno tam działać, to wtedy chodzi tylko o to, że trzeba ogarnąć nowe medium, nie? Mhm. Może po prostu tradycyjne malarstwo, nie wiem, oleje są prostsze do ogarnięcia niż Photoshop, który jest bardziej skomplikowany, ma więcej funkcji i tak dalej. Tak? Dla osoby, które nie korzysta nigdy z programów, to może być taki ciężkie ten, ale mi się zawsze wydawało, że to mieszanie farby i uzyskiwanie tego koloru, który ty chcesz, a nie możesz go uzyskać, dla mnie to jest po prostu takie, mnie to rozwala za każdym razem, ja tego nie maluję w ogóle tradycyjnie, bo po prostu mnie, ja nie wiem, mnie strzelał po prostu, brzydzie bym nie powiedział, jak nie mogę mieć koloru, który chcę i tak jakby, muszę go mieć, nie? Dobra, ale tak jakby... Pytając się dalej, nie? Bo w ogóle część z was jest pewnie nowych. Tomek, ty pracowałeś w Bumbicie przez 9 lat. Czy ile? Tak, w Bumbicie. Wcześniej to się nazywało Aiden Media. Tak. Bumbit jest chyba trzecią, albo teraz już trochę mniej, bo tak jakby mniej jest warta na giełdzie. Jest w topce tak jakby najbardziej wycenianych producentów gier w Polsce na giełdzie. Z tego czasu, jak wchodziła na giełdę, to była trzecia. Mm-hmm. Po 11-bit Studios, chyba, tak mi się wydaje. Mm-hmm. W każdym razie, swoją drogą mieszkałem obok tego studia i nawet nie miałem pojęcia, że ty tam pracujesz i nie miałem pojęcia, że tam tyle ludzi w ogóle pracuje, to jest w ogóle zabawne, w Gdańsku. I potem w zeszłym roku, na freelancer przyszedłeś. Mm-hmm. Tak. A czemu? Generalnie to się wiązało z tym, że firma wchodziła na giełdę. Jak firma wchodzi na giełdę, to są różne zawirowania. Powiedzmy, że wiesz, trzeba zdawać raporty swoim inwestorom na przykład. No i potem trzeba ciąć koszty i tak dalej. A w związku też z tym, że firma poszła w produkowanie hiper casuali,
takich bardzo pościółkich greczek, no to po prostu nie było zapotrzebowania na ziomka. To oni wcześniej robili bardziej skomplikowane gry? Ja jeszcze pracowałem przy karciance, na przykład. Oni mieli karcianki? Tak. Ty patrz, na tym wiedziałem. Tak. O grubo. Aha, no to no w sensie, no, no to kumam, no. Okej. Okay. No i poza tym ja byłem takim pracownikiem, który tam też był jedną nogą na freelance, tak czy owak, bo przeważnie pracowałem na pół etatu już pod koniec, nie? Mhm. Także... No właśnie, bo to jest tak zaczynając, nie? Bo mam wrażenie, że myśmy chyba w tym samym momencie zaczęli malować na tablecie. W którym roku zacząłeś malować? Zabij mnie. Bo ty miałeś Nick Takeda na Digarcie. Tak. I tak, no to ja cię kojarzę z Nicku. 2006? A to wcześniej zacząłeś malować, dobra, bo ja 2008 zacząłem malować. No tak, bo ty jesteś trochę starszy w sumie ode mnie, nie? Tak, o 2-3 lata. Ile masz lat? We 30. No to ja jestem starszy. No tak. Okej, grubo. I nie pracowałeś od razu na freelance od samego początku, czy to zawsze szło razem w parze, że tak powiem? Znaczy na początku byłem zatrudniony jako po prostu grafik 2D od malowania asetów, nie? Także też mój poziom nie musiał być aż taki wysoki, bo wiesz, przez te 8 lat, przez które tam siedziałem, no to też jeszcze skillowałem, robiłem jeszcze jakieś tam zlecenia, challenge i tak dalej, dokształcałem się i tak dalej. No ale tak, na początku po prostu człowiek nie ma możliwości tam zarabiania na zleceniach, no bo jego poziom nie jest odpowiednio wysoki, nie? Ja miałem właśnie takie szczęście, że pracowałem jako grafik 2D, także po pracy mogłem sobie tam jeszcze cisnąć jakieś tam, wiesz, swoje ilustracje i tam się rozwijać cały czas. No właśnie, by the way w ogóle, bo ty studiowałeś grafikę na Tak, ASP. Na ASP. Mhm. Aha, okej. Okay. I ty dołączyłeś wszystko razem ze sobą, czy ty jak studiowałeś, to tylko freelance? Nie, pracowałem, studiowałem zaocznie, jeszcze malowałem swoje rzeczy na boku. O panie, dobra, no, było ciężko, nie? Czyli pracoholik, no to dobrze. pamiętasz pierwsze zlecenie za kasę? Pierwsze zlecenie? No. Nie, w podstawówce? Serio? Jak musiałem malować koleżance jakąś pracę. A dobra, ale to nie był tablet, ale to było tradycyjne. Nie, było tablecie, tam każdy tam. Ja Dragon Balla malowałem za gumę Orbit w tym. Wiesz co, nie pamiętam, to było tak dawno. A z Digarta czy skąd miałeś? Wtedy z Digarta, nie było ArtStation. No wtedy tak, wtedy miałem tylko Digarta. I ewentualnie może z Devianta? Też DeviantArt. Wtedy były chyba tylko takie dwa, były tylko te dwa serwisy. Tak. W ogóle dla części, która tak jakby już nie kojarzy tego, DeviantArt dalej funkcjonuje, dalej on jest, ale tak jakby chyba on umiera śmiercią naturalną. Nie, tak jakby... on się trochę przerzucił na mangę, malowanie jakichś tak, takich zwierzaczków w różnych pozach. Czyli umiera. bo ja pamiętam, że tak jakby Polska miała tego Digarta i tam siedziała cała ta śmietanka po prostu wszystkich, tak jakby wszystkich. Tam co by nie było, to taki Behance DeviantArt po prostu w Polsce i on to wykupił i uśmiercił to chyba 3 lata temu. Jakoś tak mniej więcej. I tam po prostu ja pamiętam, że najlepszą rzeczą ever, jaką ja pamiętam, jak zacząłem malować, to były dekaby. Te bitwy digitalowe. No, te bitwy były zajebiste w ogóle. W ogóle ja czekałem za każdym razem na nowy temat, na to, żeby to namalować. Miałem 0 punktów, ale ale uwielbiałem malować do tego, nie? Najlepsze było to, że wiesz, na początku miałeś te 0 punktów, nie? Ale ja cisnąłem chyba... Ja brałem udział w każdym tym dekabie, nie? Mhm. Wiesz, powolutku twoje miejsce w rankingu cały czas szło do góry, nie? To było fajne, nie? Że mogłeś obserwować tak realnie, jak twoje prace podobają się coraz większej ilości ludzi, nie? Albo jak są bardziej wyróżniane, może tak. W ogóle zabawne jest to, że tak jakby, bo już nie można tego znaleźć w Google, nie? Digarta, ale tam średnio chyba około 80 do 100 już osób brało udział w tych dekabach, nie? W tych bitwach digitalowych. I powiedziałbym, że nawet że więcej niż połowa tych ludzi teraz aktualnie jest na topce, jeżeli chodzi o ilustratorów, koncept artystów, tam digital painterów. Oni tam wszyscy, to jest jedna ta sama ekipa, która malowała wcześniej to po prostu tak non-stop i oni siedzą i to są oni, tak jakby, nie? No. I, bo nawet weźmy pod uwagę tego jak on się nazywa? Jak on ma? Mr. Wolf na Instagramie. Jak? Mr. Wolf. Ten od tych łączenia mechów z II wojną światową i całą tą resztą. Taki się popularny zrobił też, nie? Kiedyś. No, Dikacie? Na Instagramie on jest.
Cholera, patrz, nie pamiętam. Michał Kus? Nie, nie, nie. Ten, co łączy takie sielankowe, takie ilustracje. A, Różalski? Tak, Różalski, no, no, no. Dobra. Mi się jego nazwisko kojarzy z tym wytatuowanym kolesiem strasznie. To jest, o, no właśnie, Różalski, tak. Ja pamiętam jego pracę na początku na Digacie, jak on zaczął malować. I był taki totalnie inny klimat. I tak jakby teraz, jak on wypłynął parę lat temu właśnie z tym swoim takim klimatem, jest petarda w ogóle, nie? I w ogóle właśnie mnie to bawi, że i z tobą się w końcu spotkałem tak jakby tam po tylu latach i też jest z Digarta. Jak się wcześniej widziałem z Markiem Drukowskim, to on też jest z Digarta i też tam malował i też ten pokazał wszystko. I takie kurde, i nagle wychodzi, że wszyscy z Digarta siedzą i tak jakby dalej funkcjonują, co jest spoko, nie? A. Siedziałeś też na tym forum Maxa 3D? Nie. Tam jakieś posty tam zamieszczałem. Ale jakoś nie wiem, jakoś tam odzew nie był na tyle duży. A poza tym słyszałem od mojego kumpla, że tam można dostać niezły hejt. Tak. Że tam ludzie tak się wysmakowali w hejtowaniu tych prezek, nie? Tak. Wiesz, tak. Ja chciałem, nie? Tylko nie wiem, po prostu nie byłem dostatecznie popularny tam, nie? Żeby tam ktokolwiek ktoś skomentował. Ja to miałem teczkę, pamiętam, i jak pamiętam, że na Sylwestra chciałem nowy rok, nowy ja namalowałem praczkę i mi tam potem pisali, żebym już dorzucił i niż. Przedrobił coś innego, bo to ci nie daje do niczego. A, to może też przez to, bo ja nie miałem swojej teczki. Znaczy miałem tę swoją teczkę, ale miałem chyba... Zamieściłem dosłownie dwie prace i stwierdziłem, że nie chce mi się. Pytanie jest, na jakich programach malujecie? Photoshop. A próbowałeś jakichś innych kiedyś? Coś kiedyś próbowałem, ale Photoshop jest jednak... dla mnie najlepszy przynajmniej, nie? Wiesz, to jest taka aplikacja, którą używam od 10 lat plus i właśnie, ciężko mi się teraz przerzucić, nie? Bo ja pamiętam, że był Corel Painter, tak jakby ten symulujący, ten tradycyjne malarstwo i tak jakby coś tam jeszcze było. Też ale to chyba zdechło, już tego nikt nie używa. No właśnie, i właśnie to jest pytanie, bo tak jakby kupa ludzi tak jakby się zastanawia nad tymi oprogramowaniami, że to, tamto, siamto, a tak jakby to chyba jest takie nie wiem, trendy, czasami czymś tam w tym namalować, ale tak wszyscy potem kończą w Photoshopie, tak czy siak. Photoshop jest moim zdaniem najlepszy, najbardziej zbudowany i takie mam wrażenie, że najbardziej przystosowany do takiego cyfrowego malarstwa. Jest jeszcze ten. Zmieniłem sobie iPada i tam jest ta aplikacja Procreate. A, tak. Ona jest świetna. Ona jest bardzo intuicyjna. Mam wrażenie, że ten interfejs był zbudowany troszkę na podstawie tego, co jest w Photoshopie, bo nie miałem żadnego problemu, żeby się w tym odnaleźć. No i jeśli chodzi o wydajność, to jest kosmiczna. Tak jak w Photoshopie na przykład, jak chcę sobie coś rozmazać, uzyskać jakiś taki malarski efekt, to jest delikatna zamuła, ale tam wszystko jest mega płynne, nie? Ale malujesz na tablecie w Procreate? Od początku do końca nie, ale już kilka razy miałem tak, że po prostu brałem sobie, znaczy już miałem wszystko mniej więcej ustalone w Photoshopie, brałem sobie iPada do jakiejś kawiarni i tam sobie kończyłem zlecenie. W ten sposób, ej, spoko. No. Wyżej się zastanawiałem tym tabletem, jak to funkcjonuje z malowaniem tego. No, kurde. Bo ja malowałem na początku, jak dostałem tablet, to malowałem w ArtRage'u. To był taki darmowy program z Nesbokomem. Stać się na to parę miesięcy, potem w Corelu stać się parę miesięcy i w końcu skończyłem na Photoshopie. No zawsze jakieś doświadczenie, nie? No ja w sumie do tej pory tego nie wykorzystuję, nie? Te inne programy jakoś tak jakby mi się wydaje, że jednak Photoshop to jest... W sensie, jeżeli byśmy mieli doradzić z tym, z Tomkiem, to weźcie od razu sobie Photoshopa, zainstalujcie i tyle, nie? Bo tak jakby tak czy siak skończycie w Photoshopie. Czy Krite macie, czy Gimpa, czy coś tam innego darmowego, czy Sai, czy inne pierdoły. Jeżeli będziecie malowali na serio, to i tak wszyscy skończą w Photoshopie. No, tym bardziej, że jeśli będziecie musieli, jeśli później będziecie się bawić, powiedzmy, w grafikę projektową i tak dalej, to będziecie zmuszeni pracować na wektorach i skończycie używając Illustratora. I to jest jeden ten sam pakiet Adobe, nie? Także jak już znacie Photoshopa, to inne programy z tego pakietu są bardzo podobne, jeśli chodzi o interfejs. Także... Skróty klawiszowe mają podobne czasami, tak, to jest spoko. Tak. No. Michał się pyta, jakich artystów polecasz studiować konkretnych? Tych, którzy już nie żyją. A no czemu tak? No tych, których dorobek jest już uznany na całym świecie.
bo ówcześni artyści, to znaczy tak, jeśli będziecie studiować nowożytnych artystów, jest ryzyko, że będziecie podążać za jakimś obecnym trendem, nie? Który jest teraz tam powiedzmy obecny w social mediach i tak dalej, będziecie i po prostu będziecie powielać ich błędy. Ej, ciekawe. Ale, no. Ale tu widzisz jakiś trend w digitalu? Bo tak ja myślałem, że każdy ma swoją stylówę, tak jakby ma w swoim stylu. Nie, można jest, tam... są tak. Jest dużo takich osób, które na przykład kopiują... Jest kilka takich artystów, którzy malują oryginalne rzeczy, a potem masz taką rzeszę ziomków, którzy starają się uzyskać podobny efekt, nie? Na przykład Eitan Zane, to jest takim artystą, który maluje mega fajne, świeże rzeczy. Czekaj, ja go wpiszę i go pokażę. Jak on się nazywa? Eitan Zane. Eitan Zane. No. Eitan. No. To jest koleś, który cały czas stara się rozwijać, teraz kombinuje jeszcze z 3D w swoich pracach. No jest dużo właśnie ludzi, którzy właśnie powielają to, co on robi. Dobra, mam. Ja wam go za chwilę odpalę. Cyk. Dobra, mamy Eitana. I on w Naughty Dogu pracuje. Tak. Strasznie lecą po Naughty Dogu ostatnio. Że zaraz crunchują. Zaraz to was za crunch, za podejście do pracowników, że jest przemiał, że mają ich gdzieś totalnie. Dobra, ale ty, ale. Coś się. To jak kuciara trochę. No kuciara też pracował w Naughty Dogu. Nie wiem, ale tak jakby. Aha, no może mają. Ale serio, ja bym się patrzył na kuciarę. Na tego Zaitana. Nie wiem. Nie? Nie wiem. Tak jakby. Chociaż nie wiem. No jeśli chodzi o kompozycję i wiesz... Ale no tu masz sporo zdjęć, nie? Zdjęć 3D? No, no, no. Ale zajebiste. No ja lubię takie coś malarskiego. O Jezu. No, Eitana możecie studiować. O, Kane napisze, że oni wspólnie zaczynali w Naughty Dogu. No. No proszę. Ty nice. Grubo. Tu macie Tomka, ArtStation. I właśnie, w ogóle ja mam pytanie, nie? Bo tak jakby... no ja długo nie malowałem. Coś się malowałem, ale coś tam dość szybko skończyło. Po paru latach. W sumie miałbym kiedyś zamiar do tego wrócić, ale to nie wiem kiedy. Pewnie na emeryturze. I wtedy jeszcze ArtStation nie było, nie? Ty jakoś selekcjonujesz sobie te prace do ArtStation? Czy... jak ty je dzielisz sobie? To znaczy? Czy wrzucasz wszystkie projekty, które były komercyjne? Czy jak? Nie ma tutaj wszystkiego, ale też po części dlatego, że po prostu nie chciałem się wrzucać niektórych rzeczy. Jeśli niektóre rzeczy, jeśli stwierdzałem, że niektóre rzeczy nie były dostatecznie dobre, żeby tam się chwalić tym portfolio, to nie wrzucam ich na ArtStation, tylko na Instagrama albo na Facebooka. Dobra, to teraz pytanie. Jak masz zlecenia, to skąd masz? Z Instagrama czy z ArtStation, czy z skąd? Z ArtStation. Serio? Z Instagrama i Facebooka może kiedyś dostałem jakieś takie pojedyncze zlecenia od takich prywatnych. Na szczęście nie. Nie. Ale no, przez social media może dostałem takie zlecenia od prywatnych osób, ale jeśli chodzi o takie większe projekty, to ArtStation. Tylko ArtStation. Mhm. Ale aha, czyli oni tak normalnie tak jakby ArtStation bierze tak jakby funkcję Behance'a i ludzie tak, tam szukają tak, ten. Tak. Dobra, ale tak jakby, wiesz co, sorry, zabrzmiał jak totalny burak i zielony koleś z tego, nie? No. Oni szukają to po mieście, po skillu, czy po czym oni to wyszukują? Że masz budować portfolio sobie na Station, to jak oni mają ciebie znaleźć? Bo ty tam podajesz swoje stawki na przykład, że oni cię po stawkach znajdują, czy jak? Nie. No to wiesz, ja nigdy nie byłem w takiej pozycji, nie byłem po stronie osoby, która szukała kogoś tam pod zlecenia, nie? Aha. Czyli nie wiesz, jak oni cię znajdują? Nie wiem. Okej, okay. Ej, spoko, ale znaczy,
Bo będzie tak, bo jak masz Instagrama, no. masz Facebooka, to tam masz algorytmy i tam po prostu masz podręczniki napisane mhm. o tym, jak się pozycjonować w danym miejscu, czy nawet w Google, mhm. żeby ciebie ludzie znaleźli, żeby się zlecenia, nie? I tak jakby mhm. ja wiem, że akurat przy projektantach, artystach to trochę inaczej wychodzi, bo tak jakby ty nazwisko budujesz dość długo no. i potem po prostu jesteś znany i do ciebie piszą z tego, nie? No, no ale tak jakby na Behance, na Artstation, jak do ciebie piszą totalnie ludzie nowi, tak jakby z czapy, mhm. no to oni nie znają ciebie, że nie wiem, masz takiego zajebistego skilla, jesteś taki i taki, mhm. tylko po prostu cię jakoś znajdują. I właśnie pytanie, jak oni znajdują po prostu ludzi na Artstation, żeby ewentualnie mieć więcej zleceń, nie? To znaczy... Ja ci mogę powiedzieć tylko o tych moich doświadczeniach. Mhm. Czasem dostaję zlecenia po tym, że nie wiem, jakiś dyrektor artystyczny znał mnie wcześniej, bo znalazł moje prace właśnie na Artstation przez przypadek albo na Pinterestie i tak dalej. No i jakoś sobie mnie odhaczył, że jak będzie kolejny projekt, to się do mnie odezwie. Czyli reklama szeptana. Co? Reklama szeptana, że tak powiem. No, życie no, polecają. No. Są dwa pytania. Jak wyznaczacie perspektywę w digitalu? Opcja w programie, w niektórych są ręcznie wyrysowane, czy w inny sposób? Ręcznie. Ja też ręcznie to zrobiłem. Tam są jakieś programy, ale tak jakby ja z tego nigdy nie korzystałem. No, znaczy ja mam generalnie kilka takich pędzli, które... Są perspektywą. Które są perspektywą. No to są po prostu takie siatki, wiesz, gdzie masz ustalone linię horyzontu i tak dalej i na tej podstawie już sobie rysujesz dalej. Często jeszcze korzystam z programów 3D, gdy chcę stworzyć jakąś bardziej skomplikowaną perspektywę w swoich ilustracjach. I po prostu takie programy 3D, gdzie możesz sobie zbudować proste shape'y, proste kształty. Bardzo pomagają, wiesz, bo potem możesz się oprzeć po prostu tam w swoich ilustracjach i masz już wszystko, wiesz, zlokowane jakieś tam kształty tam w perspektywie. No właśnie, ja mam dość takie wyrobione zdanie na temat korzystania z widgetów czy czegoś tam innego do malowania, nie? No. Wydaje ci się, że tak jakby to jest mega pomocne, żeby ktoś na samym początku zaczyna malować, czy w ogóle, nie wiem, po roku na przykład malowania, żeby korzystał ze wszystkiego, co mu pomaga, tak jakby, nie wiem, i tworzy perspektywę, i wszystko w 3D, i tam, nie wiem, tekstury nakłada. Według ciebie to jest dobre? Znaczy, wiesz, jak taka osoba ma zlecenie i musi dostarczyć jak najlepszy produkt, no to tak, niech używa wszystkiego, byleby tylko końcowy efekt był jak najlepszy. Ale jeśli to jest osoba, która zaczyna i wciąż się uczy, to powinno się skupić na nauce fundamentów, nie? Na poznawaniu perspektywy, mechaniki koloru, światła i tak dalej. Właśnie ja mam podobne zdanie, bo tak jakby kupa ludzi szuka jakichś tam tych dróg na skróty, że tak powiem. No. I o, bo program taki czy śmaki, żeby zrobić to i tamto i siamto, nie? Ale tak jakby no. mi się wydaje, że nie ma tego na skróty. Bo jak nie kumasz, jak to funkcjonuje, to w sumie to widać nie. potem, że to nie jest no. to, nie? No. Jakimi opcjami w warstwach dopasowaniach, warstwy czy czym innym dopasowujesz nakładanie tekstur, jeżeli to robisz? Czy może robisz tekstury ręcznie? Bo ja pamiętam, jak twój workflow w tym, na SP Patio, jak był ten event cały, że masz całą bibliotekę do tego, nie? Tylko czy część malujesz sam, potem tego dokładasz i potem to podmalowujesz jeszcze? To znaczy tą bibliotekę, z której korzystam, jest po prostu tak, że jak robię jakąś ilustrację, to na boku tworzę sobie powiedzmy takie poszczególne elementy, z których na przykład składam potem postać, wiesz, elementy płaszcza, jakieś paski, jakieś takie elementy pancerza. No i potem zapisuję sobie taki plik PSD z tymi wszystkimi elementami na warstwach. Także potem móc w kolejnej ilustracji już korzystać z tego i żeby przyspieszyć mój proces, powiedzmy. Dobra, a to jest tak, że ty na przykład do projektu robisz sobie całą taką bazę, czy po prostu masz jedną taką stałą z rozpiździanymi po prostu wszystkimi plikami z nazwami po prostu w jednym tym, czy masz sobie posegregowane dość mocno? Dość mocno może nie, ale mam teraz taki podział, że to są elementy sci-fi'owe, to są elementy fantasy, to są powiedzmy tam nie wiem. To jest tak, zdjęcia że ty, z moimi pozami i tak dalej, nie? To jest tak, że ty je zbierasz kupę lat, to nie jest tak, tak, że ty po prostu sobie wymieniasz to co jakiś czas. No, także teraz już mam dość dużą taką moją bibliotekę. W ogóle planuję to niedługo wydać na jakimś tam Gumroadzie albo coś. Spoko. Ej, to właśnie, to jak Tomek wyda to na Gumroadzie, to ja wam podeślę potem wszystkim link.
to będziecie mogli sobie to u niego zamówić. Taka mała autoreklama. Tak. A nie, w ogóle to są zajebiste rzeczy. Ja pamiętam jak Wojtek Fus, czy tam Kuciara właśnie, jak Kuciara mogło udostępnić swoje pędzle, to Boże, tam ludzie po prostu się zabijali o to, nie? Po prostu, no, Jezu. No. Było coś kapitalnego. No. Czyli skąd brać najlepiej rewki? Michał się pyta. Albo z Pinteresta, albo z Artstation, albo czasem tak robię, że jak sobie oglądam jakiś film na laptopie, jak zobaczę jakąś fajną sytuację oświetleniową w danej scenie, po prostu robię sobie screenshota i zapisuję to. Mam też taką całą bibliotekę. Potem jak szukam jakiegoś pomysłu na jakieś fajne oświetlenie w danej kompozycji, w danej ilustracji, to po prostu sobie przeglądam tą moją biblioteczkę i zawsze mogę wpaść na jakiś pomysł albo coś bezpośrednio wykorzystać. A jeszcze ciekawości, bo ty chyba tak robiłeś na tym evencie. Jak szukasz kolorystyki do jakiegoś obrazu, to ty po prostu masz też zdjęcia do tego i potem z tego tak jakby ściągasz tą całą paletę. Plus dodajesz swoje kolory, bo nie robisz tak, że po prostu swoje totalnie kolory od zera po prostu malujesz i tam dokładasz. Znaczy, wiesz, jak dostajesz zlecenie na ilustrację, to czasem musisz po prostu dostosować te kolory pod to, co się tam dzieje, nie? Mm-hmm. To nie jest tak, że możesz, wiesz, wziąć sobie paletę jeden do jeden z jakiejś klatki filmowej. Mm-hmm. Można się tym zainspirować. Ale generalnie mam jakiś wstępny pomysł, jakie kolorki chciałbym użyć w swojej ilustracji. Ustalam sobie, gdzie jest źródło światła, czy to światło jest zimne, czy ciepłe, jaka jest jego temperatura i tak dalej. No i tyle. I potem wiem, jak oświetlone powinny być, jakie postacie, gdzie pada światło, jakie kolory powinny być w światłach, jakie w cieniach. Czyli tak działasz z automatu już, nie? Czyli do zlecenia, tak jakby podchodzisz dość, jakby to określić, to co chce klient, bo tak jakby korzystasz z różnych tych palet kolorystycznych, bo widzę, że niektóre prace tak jakby wcześniej oglądając, niektóre są takie stonowane, które ja osobiście po prostu ubóstwiam, kocham te kolory i po prostu to jest zajebiste. Tak? Tak. No mi się też podoba, tylko ja... A te kolorowe to po prostu jest takie bardziej pod inny styl, dalej innego klienta i pod totalnie co innego, nie? Akurat tutaj przy tej scence z zombiakami klimat miał być taki... Przynajmniej ja chciałem uzyskać taki klimat, taki mroczny, brudny i tak dalej. Dlatego też nie szłem w jakieś mocno jaskawe kolorki. Mm. Nie, w ogóle to się klimat w ogóle mi... Jezu, petarda. W ogóle ja zawsze to będę poruszał, bo to jest w ogóle... Ja też to miałem u siebie na komputerze, nie? Ja nie wiem, czy wy w ogóle się orientujecie, ale tak jakby jak ktoś coś maluje, tak jakby ten, to Tomek już wcześniej mówił, że jeżeli to jest dla klienta za kasę, to ważne, żeby to było zrobione szybko i dobrze, a nie żeby tak jakby się uczyć. I tak. Zobaczcie, że tutaj Tomek ma porobione zdjęcia swoje, nie? I one są ponakładane tutaj na wszystkie obrazy. To jest pokazane tutaj, dobra, no to zajebiście. To nie, że jeszcze będzie przykład. W ogóle to jest po prostu najlepszy case, jaki może być po prostu. To jest w ogóle, dla mnie to jest zajebiste, bo ja też tak kiedyś robiłem i na początku w ogóle, ja nie wiem, czy ty miałeś tak samo, ja się wstydziłem tego, że malowałem czasami po zdjęciach. Kiedyś była taka nagonka na takie wykorzystywanie zdjęć w swoich ilustracjach. Pamiętam jeszcze na Decalcie, ale to dosłownie było co, 10 lat temu. Teraz już każdy używa zdjęć, każdy używa 3D, byleby tylko zrobić jak najlepszą pracę. Nikogo, a przynajmniej klienta nie obchodzi to, jak uzyskało się dany efekt, o ile to nie jest tam plagiat i tak dalej. No, no. Liczy się tylko finalna praca. W ogóle to jest taki jeden smaczek od Tomka. Jest jeszcze jeden, że jest twoja narzeczana na większości obrazach. Weź przewidzły i spróbuj ją znaleźć. To ja wiem, gdzie ona jest. To ja wiem, bo wcześniej tak jakby... W ogóle to jest zabawne, że ja na początku właśnie tak się chyba... Nie wiem, czy to było przy tym obrazie, czy przy innym. Tak się patrzę, Ania, i potem ty mówisz, że ej, ale tam też jest. Takie, what? I nagle jak ty widzisz, to ja widzę teraz ciebie na części tych ilustracji. Tak. Widzę Anię i w ogóle to jest zajebiste. Takie, I w ogóle... Ja tam tak, jak mam zajęcia z uczniami, to też im to mówię, że dla mnie to jest takie jakby kwintesencja bycia w ogóle konceptartystą i malowania czegoś tego typu rzeczy, że takiej małego fragmentu po prostu swoich, nie wiem, no, fanów, czy ludzi, którzy kojarzą ciebie, widzą te smaczki, to jest dla nich, to jest specjalnie dla nich takie. Tak, no. Patrzysz się i Tomek, zajebiste. Widziałeś pewnie ten screen z Ghost in the Shell, gdzie był duży napis Maciej. Tak, no przecież tak, no ja to mam w prezentacji, kurde, tam na temat kompozycji, że to jest takie, ej no, Maciek, takie panie. W ogóle dla części, która tego nie wie, Maciej Kuciara jak robił lokację w Ghost in the Shell,
to tam na filmie jest, i on też to między nimi robił, na filmie, jak sobie spojrzycie, to jest to, jak oni przychodzą pod takim mostem, na tym moście jest napisane Maciej. Jest Maciej. I w sensie nikt tego nie widzi, nikt tego nie zauważa, chyba że ktoś wie, że Maciej Kuciara brał udział w tym filmie, tak jakby go robił i takie bęk. I to widzisz to takie... Dla mnie to jest zajebiste, to w ogóle... I w ogóle wracając do swoich ilustracji, o, właśnie tego Krasnala, żeśmy za chwilę go zobaczycie. Żeśmy, Tomek malował na tym evencie, któryśmy mieli w tym w ASP Patio. Ja w ogóle ubóstwiam te właśnie te stonowane kolory. Tobie też się w nich lepiej maluje, co? Czy takie właśnie takie mega kolorowe? Takie Warcraftowe, bo powiem, to jest takie Warcraftowe trochę, tak, nie? Tak, powiem ci, że to zależy od okresu, który akurat mam. Ale to jest tak, że tak jakby to ci się zmienia, że tak już tego już nie lubisz i potem przychodzisz do tego, czy to tak wraca takimi falami? Nie, to znaczy wiesz, ja mam w tym już, to jest po prostu coś, co przychodzi naturalnie. Aha. Akurat tutaj miałem tak stanowane kolory, bo jak cisnąłem to zlecenie, pracowałem też właśnie w Bumbicie nad karcianką i tam założeniem tych ilustracji było to, żeby one były takie kolorowe, jaskrawe, wesołe i tak dalej. No i prywatnie, żeby mieć jakąś odskocznię, powiedzmy, poszłem w bardziej stonowane rzeczy. Ile? No, to są właśnie te ilustracje do Bumbitu. Ile godzin mniej więcej poświęcasz na jedną pracę? Tak średnio. Ja wiem, że to jest dość spora rozpiętość, nie? Ale... pracę? Powiedzmy, że na taką bardzo skomplikowaną ilustrację daję sobie tydzień. Tak z dużym zapasem, nie? Czyli czy sobie to dniami, nie godzinowo? Nie. A to tam ogarniasz to razem z ogarnianiem klienta, mailami, telefonami, całą resztę, czy to jest sama robota? Nie, wiesz co, ja sobie aż tak tego szczegółowo nie liczę, nie? Po prostu mam tydzień na ilustracji i właśnie tam też dochodzi kontakt z klientem, podpisywanie umów, wysyłanie umów, jakiś czas na, nie wiem, jakiś chill i tak dalej. Okej. Coś chciałem się zapytać. I właśnie, bo tu masz znacznik Pro na ArtStation. To jest coś, co sobie wykupujesz, czy to jest coś, co tak, dostajesz? Tak, musisz sobie wykupić. Aha, i co wtedy masz? Możesz sobie zbudować u nich portfolio. Mają jakieś takie szablony, powiedzmy. I a co, tak nie masz tego? Wykupić. Mam. Tu musisz kliknąć na ten link, histowski.com. Czekaj. Że masz to. Kumam, kminie. Aha, czyli masz ten. No. Dobra. A Behance też to daje, nie? Swoją drogą. Behance? Tak. Że jak masz Adobe pakiet, to na Behance masz template'y do swoich portfolio, do swoich stron. Tak, coś takiego jest. Nie wiem, ja nigdy z Behance'a nie korzystałem. I nawet mają całkiem spoko template'y, bo pamiętam, że w zeszłym roku ona z uczennicą to robiła sobie te. Okej, miałem jakieś pytanie. Co ja miałem za pytanie? Jak wy macie pytania, to walcie, nie? Tak jakby, chyba że słuchacie to do obiadu albo do kolacji, to spoko. Masz klientów w większości z Polski czy z zagranicy? Z zagranicy. I wolisz z zagranicy czy z Polski? Pomijając kasę, aspekt generalnie kasy. Generalnie ja już nie pracuję z Polakami. Po prostu jest za dużo zachodu, stawka jest za mała. Zachodu, ale co? Są tak jakby upierdliwi, czy co? No, tam trzeba jakieś umowy podpisywać, wysyłać pocztą, bo niektórzy jeszcze... Skanów nie chcą. Tak, niektórzy jeszcze żyją w średniowieczu i lepiej nie, po prostu, nie? W ogóle, jeżeli chodzi o te dokumenty, to jak ty mailowo z kimś piszesz i tam się obligujesz do terminów i potwierdzasz to, to też jest umowa na tą sprawę, nie? Ja nie wiem, po co podpisywać takie dokumenty. Tak jakby ja rozumiem, że czasami w tych spółkach to oni potrzebują sobie księgować te umowy, czy tam coś z nimi robić, spoko, okej, rozumiem, ale maile też można wydrukować i też można go tak jakby podpiąć pod to wszystko, nie? Generalnie jak pracuję z zagranicznymi klientami, albo wystarczy po prostu skan podpisanej umowy, albo ludzie już stosują podpisy elektroniczne, żeby po prostu wysyłają mi umowę w jakiejś w takiej formie PDF-a, który mogę po prostu zatwierdzić, nie? Wysyłam i jest done. Spoko. Nie? No. Cyfryzacja. U nas to powoli idzie trochę. Okej. Pytanie. Ty bierzesz zaliczki? Bierzesz. Jeśli to są prywatni klienci, takie pojedyncze osoby, to tak, biorę... A od firmy nie bierzesz? To znaczy, jeśli to jest jakaś taka ogólnie uznana firma, to nie udzielam kredytu zaufania. Jeśli to jest firma, która już wcześniej współpracowała z innymi artystami i... I nigdy się nie przejechałeś? Nie. Ej, to dobre. Jeśli to jest taka większa, uznana firma, nie? Która już tam jest na rynku od kilku lat i
No, nie ma żadnych negatywnych informacji, że nie jest wypłacalna albo coś takiego. Ej, to spoko w sumie w takim razie, spoko. Ja Tak, no. pamiętam, że jak ja zaczynałem szukać tam zleceń kiedyś, zawsze jakieś takie, no wiadomo, jakieś No. firmy zgłaszały, nie? Tam z płatnościami to co drugi tylko płacił, nie? Nie, jeśli chodzi o zagranicznych klientów, to jest spoko. Wiesz, generalnie mam takie przeświadczenie, że jeśli już jakaś zagraniczna firma znajduje ciebie, jakiegoś ziomka z Polski na drugim końcu świata, no to oni już tak poważnie podchodzą do tego, co robią, nie? To nie jest tak, że szukają sobie osoby, które mogą poszukać. No, bo na dobrą sprawę mogliby oszukać, ale też, wiesz, ja mógłbym potem ich obsmarować w internecie i, wiesz, cała ich reputacja by poszła do kosza. Ej, fakt, bo w sumie całe środowisko konceptowe jest dość mocno zgrane i to w sumie, jeżeli by ktoś by czymś takim poleciał, że nie zapłacił, to Tak. byście go zjedli tam w internecie. Ludzie by go zjedli, jakby się dowiedzieli, że, wiesz, taka firma nie płaci swoim ludziom. No. Kurde, to faktycznie. Ej, No. dobre, to jest No. zajebiste. Jeśli chodzi o takie właśnie pojedyncze, prywatne osoby, to tam cię mogą oszukać. I tam biorę połowę z góry. Znaczy jest tak, że ze swojej strony przygotowuję jakiś wstępny szkic i dopiero potem kasuję 50%, nie? Biorę Aha, w taką ten sposób. zaliczkę. Bo, No. czyli nie dzielisz sobie tego na etapy, nie wiem, 4-5 etapów i każdy jest płacony. Nie. Biorę Aha, 50% spoko. z góry i tak jest Ty prościej. patrz, a w ogóle to mi się wydaje zabawne, bo czyli zabawne, dość ciekawe, że ty w tym momencie z uwagi na to, że macie zabezpieczone te płatności, nie macie zatorów płatniczych, to macie uproszczone te wszystkie procedury, bo na przykład przy projektowaniu graficznym, jak działasz z firmami, to nigdy nie wiesz, kiedy ona ci upadnie, albo ci nie zapłaci. Tak jakby, ja pamiętam, że myśmy dzielili to na 7-8 płatności przy większych projektach, bo inaczej się nie dało, nie? Bo jak coś ci się wysypał po połowie, to No. takie i zostajesz na lodzie ze wszystkim, nie? W No ogóle i. mega fajnie, że w tym momencie ten rynek jest taki ugrany. To znaczy, wiesz, ja jeszcze takiej nie miałem sytuacji, że firma by mi padła na przykład, nie? Ale ten. Ty ktoś mówi, że dużo osób prywatnych lub małe firmy nie mają pojęcia, ile pracy się wkłada w grafikę. To fakt. Ja w ogóle, ja nie wiem, czy w sensie, bo tacy nie mam z tym styczności. A jak ktoś mi takie coś palnie, ale już tam parę lat ładnych nie palnął, to bym go chyba obłożył, że tak powiem. O, to Bo dobrze. pamiętam, że 10 lat temu, jak zacząłem malować, 12 w sumie, to kupa ludzi mówiła, że jak malujesz na komputerze, to komputer ci maluje. I to rzeczywiście ma za mało czasu zajmuje. I swoją drogą tak jakby chyba. Znaczy, wiesz, ja. Nie spotykałeś się nigdy z tym, że komputer za ciebie maluje? Nie. Nie? Jezu, ja miałem tego No. pełno. Ale ja też pracuję właśnie z klientami, którzy właśnie szukają po zagranicznych artystach i już wiedzą, jak wygląda proces pracy z taką Ale na początku osobą. się nie spotkałeś z tym nigdy? Bo ja rozumiem, że teraz rynek dojrzał i on jest zmieniony. Chyba, że na Nawet ASP, wiesz? ASP się powoli przekonuje do digitala, co jest spoko, nie? Ale ja No. miałem takie coś, takie, ej, no maluj mi to, bo to komputer ci maluje i to w sumie nie musisz umieć Nie. malować, nie? Zajebiste w ogóle No. podejście, super, w ogóle. Wiesz co, może kiedyś się spotkałem z tym przy grafice projektowej, bo też zaraz po ASP miałem taki mini rozdział, gdzie chciałem pójść w grafikę projektową. O, i poszło. I tak, jak tworzysz takie proste znaki, logotypy i tak dalej, to tak, ludzie nie zdają sobie sprawy, ile pracy mentalnej wchodzi w proces tworzenia takiej syntezy znaku. Czy czegoś Wiem. prostego, czegoś, co działa w małej skali, czegoś, co można, co jest zapamiętywalne, czegoś, co definiuje markę. Właśnie, w ogóle to jest trudno w ogóle nawet to opisać tak, No. jakby, nie wiem, nawet w dwóch zdaniach. Bo ja pamiętam, jak była główna burza w internecie, jak PZU opublikowało swój rebranding, nie? I masz te PZU i No. masz te takie No. zawiaski, nie? I takie, i No. co, to kosztowało 250 tysięcy złotych, to No. też mogę to zrobić w Paincie, nie? Tylko, że właśnie. Kupa ludzi nie wie, że. I nawet z konceptem jest tak, że robisz research, przygotowujesz się do tego, robisz te Tak, szkice, no. analizujesz, pytasz się, robisz beta No. testy, wszystko. Tak jakby ludzie to pomijają, Tak. to. I tak jakby nawet trudno jest to opisać teraz, że tam jest tyle etapów. No i dlatego przerzuciłem się na ilustrację, bo z ilustracją nie mam takich problemów. Jak ludzie widzą ładny obrazek, powiedzmy, No. to oni nie mają pojęcia, jak mogliby się do tego zabrać, jakby chcieli stworzyć coś podobnego. Nie mają pojęcia o budowaniu kompozycji, o szkicowaniu, o fundamentach. Dlatego ja nie miałem styczności z takimi komentarzami, bo to ci maluje komputer.
Serio? Shit, ale ty... W ogóle mnie zawsze fascynowało to, że jak ktoś ma jakiś zajebisty klimat na pracę, nie? Na ilustracji, na tam czymkolwiek innym, to mnie zawsze najbardziej fascynuje te prace, gdzie ja nie mam pojęcia, jak on uzyskał taki efekt. Tak, no bo to część pracy jest taki, że patrzysz się, a dobra, to no, bo tak, też bym umiał, tylko ja nie mam ochoty, nie? Ale w niektórych masz takie, że jak? I chcesz ten workflow poznać, po prostu pokaż mi warstwy PSDK, żebym to zobaczył. Bo ja na twoich pracach niektórych na przykład, jak się na to patrzę, to takie okej, dobra, to kumam, z tym krasnalem też, tak jakby to jest takie okej, a na niektórych mam takie, ale że jak, nie? Takie, weź to na tym zapanuj i w ogóle to zrób, nie? Tak jakby, jakich warstw używasz, czy overlaya, czy tam korzystasz z nakładania światła, nie wiem, w jakimś innym programie, czy z czego to wynika, że są takie, nie wiem, wypalenia, przepalenia, czy nie, te światło, na przykład ja nigdy nie uzyskałem efektu, o, to jak masz to tutaj, czekaj, weź to się odpali, nie? Takiego ostrego, mocnego słońca, że to aż się mieni od tego, nie? Ja nigdy takiego efektu nie uzyskałem, ale jak chciałem, to wyglądało sztucznie, jakbym po prostu, wiesz, strasznie, nie? A na tych niektórych pracach to kurde właśnie... Być może to wynika z tego, że nie wiedziałem, jak overlayem się posługiwać. Pokaż. Zaraz powinien się odpalić. I tak samo jak masz tą jedną pracę z tym kolesiem, co sobie robi takie, ma te takie płonące te łańcuchy takie ze strzałkami. Aha, no. To też, po prostu się błyszczy i się świeci, po prostu jakby to było gorące. No. Nigdy mi się nie udało czegoś takiego uzyskać. Taki jeśli chcesz uzyskać, nie wiem, taki efekt, że... Kurde, ja, sorry, moment, ja wam przełączam, bo ja nie włączyłem tego ekranu. O Jezu, jestem głupi, my gadamy sobie na tym. Dobra, teraz będziecie mieli za chwilę ten z tymi strzałkami. Dobra, wracając. Generalnie chcesz uzyskać taki efekt, że coś będzie sprawiało wrażenie bardziej jarzącego się, bardziej świecącego, to przyciemniasz wszystko naokoło, na przykład. I co, i to wszystko? No i to wszystko. Po prostu tak sobie budujesz kompozycję, żeby wszystko naokoło było kilka tonów ciemniejsze niż ten. O, tak samo tutaj z tymi statkami dla Piazzo, tak? Paizo. Paizo, no. Też masz takie fajne niebutne światło, mi się to strasznie podoba, nie? Tak jakbym, wiesz, miałem problem z uzyskaniem czegoś takiego. No, a to jest takie dobre cholera. No ja tu widzę kilka błędów, ale już nie będę mówił. Ale to chyba zawsze jest tak, że jak widzisz swoje stare... Perspektywa siada totalnie, nie? Ale już... Tak, a gdzie ona siada? No na tych budynkach w tle. A, tylko, że one są ze zdjęcia, nie? To są zdjęcia pomieszane. Tak. Ze zdjęciami jest ten problem, że strasznie trudno je czasami dopasować do siebie. No, nie? Zwłaszcza jak chcesz montować właśnie jakieś takie miasto, nie? Z różnych budynków, nie? Wtedy każdy ten budynek musi być prawidłowy, jeśli chodzi o perspektywę. Bo jeśli nie jest, widać wtedy tam w niektórych elementach pracy taki dysonans, nie? Zadam ci takie standardowe pytanie. Przy czym ci się najlepiej pracowało? Tak jakby wspominasz taki najlepiej projekt. Musisz mieć coś ulubionego, nie? Ulubionego? Czy to są ostatnie prace, te najnowsze zazwyczaj? Ulubionego. Czy nie masz w sumie, jak ci nie przychodzi z głowy? Znaczy najlepiej mi się pracowało przy takich moich prywatnych rzeczach, jak miałem ten swój challenge, ten daily sketches i tak dalej, nie? To tak. Czyli twoje projekty poboczne. Tak, wtedy nie malowałem dla klienta, malowałem dla siebie, mogłem sobie pozwolić na jakieś eksperymenty, na jakieś dziwne rzeczy, no i wtedy, wiesz, to było takie malowanie na chillu. Czasem, bo czasem było tak, że przychodziłeś zmęczony po pracy i Boże, jeszcze musisz coś namalować, nie? No. No właśnie, właśnie wracając do tego finansu całego i Bumbita, jak to pracowałeś wcześniej, nie? Ja rozumiem, że jak pracowałeś w Bumbicie, to było to stały etat, tak jakby. Miałeś to potem po 8 godzinach, po 9 godzinach w domu, tak jakby chill, nie? Też pewnie ćwiczyłeś dalej, tak jakby nie było z tym problemu. Teraz jak siedzisz w domu i malujesz na zlecenie, nie męczy cię to? Bo to nie jest praca 8 godzin dziennie, to jest tak jakby... Wiem, że to jest tak, że masz wrażenie, że pracujesz cały dzień, jesteś styrany po prostu totalnie, bo masz wrażenie, że pracujesz po 20 godzin dziennie. Tak jest. Ale na tą sprawę z uwagi na to, że siedzisz w domu, to zawsze jest lodówka, zawsze coś tam jest innego, zawsze ktoś jest z domowników ci przyjdzie. I tak jakby realnej pracy, jak pracujesz w domu przy tym wszystkim, to ci wychodzi, że mógłbyś to w biurze zrobić w dwa razy krótszym czasie, czy nie? Czy to jest takie, że realnie siedzisz 12 godzin i nachrzaniasz po tym tablecie, że on się aż pali? To znaczy, jak ktoś planuje pracować na freelance, to powinien sobie ustalić taki bardzo szczegółowy, może nie bardzo szczegółowy, ale jakiś plan dnia. Że na przykład wstaję o 8, wyłączam kompa o 16 i jest dom. Ja powinienem coś takiego mieć, ale jeszcze nie mam.
Czyli nie masz wyznaczonych godzin, kiedy pasujesz i nie pasujesz? Nie, po prostu wstaję, siadam do kompa i mam tylko coś takiego, że o odpowiedniej godzinie już przestaję pasować, idę sobie tam na siłownię powiedzmy, albo mam jakiś tam, idę na spacer, nie? I już mam don. I właśnie cenię mojego przyjaciela, który tak jakby ma wyszczególnione godziny, w których pracuje nad projektami i potem po pewnych godzinach ma dwie godziny dla swoich projektów i potem ma coś tam dla siebie czas, nie? I on się tego dość sztywno trzyma. Mhm. Ja nigdy tego nie miałem, że tak jakby wiesz, siedzisz w domu i robisz jakieś zlecenie, to telefon, wiadomość, zlecenie, siedzisz i malujesz, dopóki nie skończysz. To jest plus pracy. Albo nie padniesz na twarz. To jest plus pracy z zagranicznymi klientami, bo nie dzwonią do ciebie. A faktycznie, shit, to jest dobre. Wszystko załatwia przez maila, albo ewentualnie przez jakiegoś kola na Skype, nie? I dom. No. Kurde, faktycznie. No. Damn. Nie trzeba dojeżdżać do nich tam do siedziby, żeby sobie pogadać o jakichś tam niezwiązanych ze zleceniem rzeczach. Nie marnujesz czasu na takie rzeczy, po prostu siedzisz i robisz. Dostajesz umowę na maila. Dobra, ale to wtedy to cię nie męczy jeszcze tak jakby aż tak mocno, że nie masz tak że nie masz godzin wyznaczonych tak idealnie. Już co? Czyli masz zamiar to zrobić. To może męczyć i no generalnie odkąd przeszłem na bycie wolnym strzelcem tak full time, od zeszłego roku, od października powiedzmy, to na początku miałem taki cel, że co będzie, jak nie będę miał tych zleceń, nie? Mhm. Ale generalnie aż do tej pory dosłownie wczoraj wysłałem ostatnie pliki na zlecenie i do wczoraj miałem cały czas taką ciągłość zleceń, nie? Cały czas, bez dnia wolnego. Także tak, to może trochę męczyć, nie? Mhm. No właśnie, I wiesz, bo ja nie ukrywam, że mam tylko rozpiny, nie? Czy może wrócić sobie do pracy w studiu, tylko że póki co nie chcę się wynosić z tym miasta, a w tym mieście nie ma takiej firmy, która by miała takie zapotrzebowanie na moje umiejętności, powiedzmy, nie? Mhm. No właśnie, nie myślałeś o zagranicy, żeby się wyprowadzić? To musiałbym dziewczynę wziąć ze sobą, nie? Też projektuję, no to iść tam, jo. Tam dopiero po ślubie, w przyszłym roku. Spoko. Czekaj, bo miałem pytanie na końcu języka. To jest pytanie, co miałem się spytać. Patrz, dobra, wyleciało mi, ale tutaj Grima znowu coś tam pisał. To jest pies. Zamiast ASP szkoła poligraficzna? Ciekawe. No właśnie, nie wkurza cię to, że w Polsce tak jakby nie ma takiej normalnej, nie może, że wydziału, ale szkoły, no nie, że szkoły, tylko nawet wydziału od digitalu i 3D, bo nie ma tego. Na architekturze to jest olewane trochę. Tam cię uczą przez pół roku czy przez rok programu 3D CAD, który po prostu tak jakby to nie to. Mhm. Na ASP cię tego uczą? Nie. No właśnie. Ale wiesz, ja z drugiej strony byłem sam łukiem, wszystkiego się sam nauczyłem, bez żadnej szkoły i tak dalej. Znaczy byłem na tej grafice projektowej w ASP, ale tam nie nauczyłem się niczego, co bym wykorzystywał teraz w swoich zleceniach, nie? I nie masz tego za zmarnowany czas? Niby trochę tak, jeśli patrzeć na to w ten sposób, ale z drugiej strony, wiesz, poznałem bardzo fajnych ludzi, mam fajne wspomnienia z tego. Mhm. Ja wiem, że bo to takiej bardzo praktycznej strony, to tak, to był czas spędzony na projektowanie jakichś tam znaków, które... Idol, chodź tutaj. Sorry, ja mam psa, chodź tutaj. Pomęczysz ludzi. Psa, który mnie napastuje trochę. No chodź tu. I nie zdaj... Chodź tu. No chodź tutaj. Zaraz to się odłączy. Nie wiem, on w te kable wchodzi. No. Upierdliwy jesteś, panie. Tak, tutaj macie... Nie, będzie go widać, nie? Tutaj, pokaż się tam. O, dobra. No także tak, jeśli chodzi o ASP, to ja nie żałuję tych kilku lat, ale tam niczego was nie nauczą, jeśli się zastanawiacie, czy nie. Mam kilku znajomych, którzy skończyli malarstwo i teraz też cisną zlecenie albo pracują właśnie jako ilustratorzy i oni, no z tego co mówili, też niczego tam się nie nauczyli praktycznego, jeśli chodzi o... No się, ale to wtedy... Ja nie wiem. Wiem, jak miałem pytanie. Nie żałujesz tego, że jesteś na freelancie? Tak jakby stwierdzasz, że to jest taka była idealna decyzja w twoim życiu, że tak jakby zrezygnowałeś ze stałego etatu? No to znaczy, wiesz, to jest taka decyzja nie ostateczna, nie? Aha. Wiesz, w przyszłym roku to planuję poszukać sobie jakiegoś studia, gdzie ludzie robią fajne rzeczy i tam się zakaczyć na jakiś czas.
Chociaż, wiesz, ja takie rozkminy, wiesz, studio czy freelance mam już od początku tego mojego przejścia na bycie wolnym strzelcem, nie? Aha. Także to jeszcze nie jest definitywne. Póki co jest fajnie, nie? Jeśli bym dostał tam, nie wiem, propozycję pracy w studiu, gdzie na przykład pracuję nad nowym Wiedźminem, to bym tam poszedł, ej. No właśnie, no. Wiesz coś, czy robią kolejnego Wiedźmina? Nie, nie? Jeszcze nie robią. Coś tam było jakieś takie pogłoski, że ta... jak się nazywa ta dziewczyna w blond włosach z Wiedźmina? Ta jego córka. Ciri. Tak. Że o Ciri miała ona ma być główną bohaterką na kolejnej części. A tak, też słyszałem, że mają ten. Coś takiego słyszałem, ale nie wiem. Piotr się pyta, czy nie myślałeś o jakimś twoim autorskim projekcie? Czymś, co będzie od początku do końca twoim pomysłem, a dodatkowo czymś, o czym możesz, co możesz zmonetyzować? Może we współpracy z pisarzami albo muzykami? O panie, ja mam takie plany od kilku miesięcy, tylko nie mam czasu, bo cały czas zlecenia, nie? A no. Jaki projekt? Jakieś tutoriale, jakieś właśnie paczki z moimi takimi gotowymi plikami, które można by wykorzystać w swoich ilustracjach. Mhm. Mentoring może? Jakiś mentorship? No dobra, to w sumie taki fajny, w sensie, poza mentorshipem to jest taki dodatkowy, taki pasywny dochód. To jest w sumie całkiem spoko, bo co zrobisz raz, jak budujesz sobie społeczność, to jest jak najbardziej okej, okay, nie? Tak, tak. W pełni zdalnie pójść na architekturę czy ASP? Czy lepiej pójść na architekturę w ASP czy na politechnikę? Jak architektura, to na politechnice. Tak jakby ja tutaj jestem skrajny trochę, nie? Po architekturze, po politechnice możesz dużo więcej robić rzeczy niż po ASP na architekturze. Ale to jest tam temat trochę inny już. Widzę, że Kajana się dość mocno udziela. Spoko. No tak, jeśli chodzi o pracę zdalną w studiu, to byłaby spoko opcja, tylko jeśli chodzi o koncepciarzy i ilustratorów, to nie jest aż tak popularne. Wiesz, czasem sobie przyglądam jakieś takie oferty pracy, nie? Szukają właśnie zdalnie jakiegoś artysty, no ale tego nie jest dużo. Tego nie jest... Czekaj, na koncept nie ma czegoś takiego? Tak jakby jest tego mniej? Do pracy zdalnej? No. Ja pracowałem z kilkoma studiami zdalnie, ale to były takie epizody. Czemu? Za dużo wymagają? Za dużo do roboty? Czy... No, po prostu tam faza koncepcyjna się skończyła i dom. Aha. Ale jakbym coś znalazł, to jasne, czemu nie? No właśnie, wolisz ilustrację czy koncept art? No obecnie robię ilustrację. Ale wolisz to? Czy wolę? No. Ciężko stwierdzić. No chyba koncept art, nie? Bo to jest jednak bardziej twórcze, bardziej kreatywne. Nie lubię malowania na przykład, wiesz, tych wszystkich widoków w postaci z boku, z tyłu i tak dalej, nie? A, no, tak. To takie robot... Dla mnie to nie jest fan, nie? Ale tak, to jest na pewno bardziej twórcze niż ilustracja, gdzie już masz opis, masz... wyszczególnione, jakie postacie mają być w ilustracji, jak mają wyglądać te postacie we większości przypadków. I twoim zadaniem jest tylko pokazanie danej scenki, danego skrawka opowieści w jakiś atrakcyjny sposób. A nie myślałeś kiedyś, żeby tak jakby nie malować, tylko tak jakby brać, czyli pracować w firmie nad tworzeniem gry? Bo zawsze jest tak jakby... Jeżeli piastujesz stanowisko osoby, która kieruje projektem, nie? Tak. Tak jakby ona się nie maluje, nie robi tego jakby fizycznie, tylko tak jakby z uwagi na twój background, że wiesz, jak to się tworzy, wiesz, co powinno być, a czego nie powinno być i dodatkowo masz ten, że wiesz, jak to się no. tworzy, nie chciałeś nigdy, że tak powiem, się tym zająć? W sensie bycie... Mówisz o byciu takim dyrektorem... Artystycznym. No. Może kiedyś. Tylko właśnie to jest to, nie? Że to jest wtedy... chyba taki kolejny etap rozwoju ścieżki, czy nie? Tak, tylko wtedy, wiesz, to co robiłeś od 10 lat jest już dużo mniej istotne, nie? I nie zajmujesz się tworzeniem ilustracji czy konceptów i zmieniasz swoją... Znaczy twoja praca wygląda zupełnie inaczej. No tak. Bo to tak, się bardziej skupia na zarządzaniu zespołem ludzi i tak dalej, nie? Nie chciałbyś tego? Nie. Się zastanawiam, bo wiesz, bo wtedy musisz dogadywać rzeczy jeszcze z producentem, z programistami. Ja chyba wolę po prostu malować. Aha. Masz po prostu większy mentalny spokój, nie? No tak. Masz swój task, masz swoje zadanie i działasz. Warto próbować dostać się na wzornictwo w Poznaniu, będąc amatorem, bez umiejętności w rysunku. To się, nie wiem jak Tomek, ale w mojej ocenie, tak jakby jeżeli idziesz na cokolwiek związanego z branżą kreatywną, wzorki ASP, architektura, to się powinno umieć rysować. Bez tego to chyba raczej nie.
No, nawet jeśli, na wzorki. No ogólnie, jeśli chodzi o taką branżę kreatywną, wiesz, nawet o grafikę projektową, to takie fundamenty w rysunku tak czy owak są ważne. Czy widzisz pytanie, nie? Tak. Tak. A co powiedziałbyś na współpracę z wydawnictwem książkowym? Okładki i ilustracje może? Niekoniecznie tylko fantasy, sci-fi, etc. Jeśli by dobrze płacili. No właśnie, nie miałeś nigdy takich zapytań głupich, że tak jakby piszą do ciebie, że o, bo robią grę, robią tam, nie wiem, książkę czy coś tam innego i chcą próbkę twoich ilustracji i tak jakby to umiera potem i nie ma tego? Ale w sensie, że chcą jakiś test. Nawet nie test, ale tak jakby, wiesz, wchodzą wstępnie w współpracę i potem tak jakby to gdzieś tam umyka. Ja miałem tego pełen swoją drogą. Do tej pory zostały jakieś zapytania, że tam, oj, czy zrobię ilustrację, czy mapę, czy coś tam do książek. Jako taki, czyli taki test, tak? Czy po prostu mówisz o tym, że ktoś chce od ciebie próbkę ilustracji, żebyś im wysłał do podglądu, tak? Próbkę to jest jedno. Dwa, że tak jakby już zamawiałem wstępnie, ale to się kończy na nieopłaceniu zaliczki w ogóle, nie? Aha. Nie masz takich zapytań? Nie. Takich pustych, że tak powiem? Znaczy mam takie zapytania, gdzie na przykład proponują mi ekstremalnie niską stawkę. Na przykład chcą 200 ilustracji, ale ich budżet to jest, nie wiem, $500. Fajnie, świetnie. Aha, grubo. No właśnie, a mi jarało ciebie zilustrować jakoś całą książkę? To chyba musiało być fajne, nie? Całą książkę, w sensie okładkę i wewnętrzne ilustracje. No. No jasne, jasne. Czemu nie? No, jak się Michał wypowiada, widzę. Polskie gola. Michał Kądziela. Czy ty chodzisz do nas na rysunek? No dobra. Okej, okay. Czy mam jakieś pytania jeszcze do ciebie, cholera? Czy wy macie jakieś pytania? Bo tak w sumie godzina minęła i mieliśmy godzinę tu przeznaczoną. I tak jakby... No to szybko minęło. No, tak normalnie gadając, to tak jest spoko. Coś widzę, że ten bufuruje się strasznie ciężko. Okej, okay. Ja mam chyba wszystko. Sobie pogadam jeszcze potem w samochodzie, jak cię będę odwoził. Nie wiem jak Tomek, ale ja mam tak, że nie lubię, jak ktoś do mnie mówi pan. Ja nie jestem taki stary, jeszcze mnie w kościach nie łupię, jestem Mateusz, to jest Tomek i nie pan. W sensie, nie, że ten, nie, że ofensywnie, passive aggressive, ale ten, no, pan, czyli Mateusz. Nie, jak do mnie ktoś mówi pan, to już taki dorosły. Czy ta branża ma przyszłość w dobie AI? I w sensie, to jest zajebiste pytanie. Pamiętam, jak miałem jedno spotkanie z panią od finansowań do projektów innowacyjnych i mi powiedziała, że architektura, projektowanie i ten, to wszystko AI będzie robiło i się można pocałać w trąbkę i że to wszystko będzie generowane po prostu... O, Marek jest. Cześć, Marek! Że to wszystko będzie generowane po prostu komputerowo i my nie będziemy mieli pracy w ogóle. Nvidia wydała jakąś taką aplikację, nie? Gdzie wiesz, malujesz jakieś takie wiesz, szlaczki, kopeczki tak. I tak dalej, ustalasz sobie, że to mają być skałki, to mają być tam, to ma być woda, to ma być drzewka, pyk i jest gotowa ilustracja. I co myślisz, że to wybierze? To znaczy, to na pewno przyspiesza proces. Widziałem, jak Darek Zabrocki korzystał z tego jako taki fundament pod dalszą ilustrację, nie? No i spoko, nie? Wiesz, cokolwiek przyspiesza twój proces. Ale nie wyprze tego, nie? Tak jakby nie wydaje ci się, żeby to... Że to przejmie? Tak. Wiesz, ktoś musi wciąż operować tymi programami, nawet jeśli to już dojdzie do takiego poziomu, gdzie to będzie na tyle zaawansowane, że... Czyli tak potrzebna jest osoba, która będzie tak jakby budowała tak, kompozycję samą resztę. Ktoś musi zaplanować tę kompozycję, oświetlenie, ktoś musi zwracać uwagę na klimat, na finalny wygląd, powiedzmy, nie wiem, filmu czy gry komputerowej. Bo mi się wydaje w ogóle, bo jest strasznie, jest coraz więcej osób swoją drogą, która twierdzi tak jakby, że całe ta sztuczna inteligencja, czy te programy wszystkie, że one tak jakby automatyzują część rzeczy i tak jakby nie będzie potem pracy. Ale mi się wydaje, że tak samo jak jest w grafice projektowej, jest pełno takich generatorów twojego logotypu i one są dobre, jak nie wiem, masz budżet 5 dych na logotyp, nie? Tak. I to wypiera, wyrżnęło cały ten taki niski ten rynek, gdzie ktoś robił logotypy za 100 za 5 dych, nie? No. Ale dalej, ten rynek, gdzie ludzie potrzebują rzeczywiście dobrego brandu, w ogóle się nie zmienił, ja w ogóle nic nie, a to są proste znaki, tam jest łatwiej to tak jakby ogarnąć pod względem chyba programistycznym, niżej całą taką kompozycję czy ilustrację, nie? Ja kiedyś czytałem na przykład taki analizę rynku zawodów przyszłości, to architekci czy ilustratorzy czy projektanci artyści
No, są ostatni w kolejce do zastąpienia przez sztuczną inteligencję. Ostatni. I to jest zawód, który tak jakby praktycznie zawsze będzie potrzebny i co ja sobie dość mocno cenię, można go robić do ustalenia śmierci. W sensie nie idziesz na emeryturę, tylko... Tak. No, zwłaszcza jeśli chodzi o koncepty. Ja słyszałem coś takiego w podcaście Kuciary, że sztuczna inteligencja i rozwój jej będzie się wiązać z tym, że będzie wyższy próg wejścia w branżę. Bo takie najprostsze rzeczy, nie, gdzie kiedyś zatrudniali właśnie grafika do tego, albo brali stażystę, nie będzie potrzeby zatrudniania dodatkowego człowieka do takich rzeczy. Ej, bo wszystko za ciebie zrobi program. Także Czyli musisz mieć większe skilla. Tak, trzeba mieć dużo większego skilla. Spoko, ty dobre. I to jest, no to chyba jest minus, nie? Znaczy, no tak, ale tak jakby ogółem dla branży, czy dla tego, jakie finalne produkty wychodzą, to znaczy, tak jakby ogół się będzie musiał bardziej spiąć, żeby to uzyskać. Znaczy nie? Tak, jeśli z punktu widzenia osoby, która chce stworzyć taką greczkę, wiesz, tak te, na dobrą sprawę tylko programista jest w stanie stworzyć, wiesz, grafikę do swojej gry i to będzie już na jakimś poziomie, nie? Mhm. Nie potrzebuje do tego dodatkowego człowieka, nie potrzebuje zlecać swoich tam grafiki do swojej gry tam komuś tam, jakiemuś innemu artyście. Z punktu widzenia artysty jest gorzej. Także wiesz, to po prostu trzeba będzie się stosować. Jedziemy pytania? Dobra, to myślę tam. Jak jesteś na full freelance, to masz firmę założoną? Tak. Wszyscy muszą mieć. Tak jakby na umowę o dzieło się nie da funkcjonować, bo firmy w końcu was wykoszą, bo nie chcą. To jest za dużo papierkowej roboty. No, fakturę jest najlepiej wystawić. W Polsce. A nie rachunki. No tak. No, ale tak, mam działalność. Czy dostaliście się oboje za pierwszym razem na SP, czy macie na koncie parę podejść? Ja mam dwa podejścia. Ja mam jedno na architekturę. Ale rzuciłem, także to się chyba nie liczy. Zaraz po liceum starałem się pójść na malarstwo i się nie dostałem, bo tam, nie wiem, przyniosłem swoją teczkę i zostałem odrzucony i tam jeden z profesorów, nie mam zielonego pojęcia, kim on był, powiedział, że tutaj się maluje takie rzeczy. Pokazał mi taką ścianę z jakimiś trójkątami, kwadratami, coś tam z jakąś abstrakcją totalną i stwierdziłem, okej, fuck this shit. A za drugim razem się dostałem właśnie na grafikę. Spoko. Jestem w drugiej klasie liceum i chciałem iść na ASP na grafikę komputerową, ale nie mam doświadczenia, nigdy nie rysowałem. Czy mam szansę się dostać? Od czego zacząć przygodę z rysunkiem? Nie, w sensie... Nie da sobie łapy uciąć, ale chyba na każdy kierunek na SP, na grafikę w Polsce musisz mieć, masz egzamin z rysunku albo z projektowania, także i tak musisz umieć rysować, lepiej bądź gorzej, ale musisz umieć, tak jakby nie ma bez tego w ogóle. I w ogóle swoją drogą tak samo z architekturą jest, że umiejętność rysowania jest jak najbardziej na plus i coś się powinno umieć, tak jakby ten, może, nie wiem, ślepiej kurze ziarnko się trafi, czy coś takiego jest, że można dostać się na architekturę nie umiejąc rysować, ale to prędzej czy później się przydaje i każdy powinien to tam ogarniać, nie? I jak ty jesteś w drugim liceum, to spoko, to jest dobry moment na tworzenie, chociaż w sumie teraz jak kończysz drugie liceum, to idziesz do trzeciej klasy, to są jeszcze 2 lata w sumie, nie? To są 4-letnie licea. Nie, 3-letnie. Nie, no przecież zmienili, bo jest reforma. Kiedy zmienili? W zeszłym roku. Ja nie wiem, nie mam pojęcia. Masz 8 klas podstawówki i 4 liceum teraz jest. Jeżeli masz 2 lata do egzaminów, spoko. Jak masz rok, to zepnij się, bo masz mało czasu. Od czego zacząć przygodę z rysunkiem? Ja polecam książki Lumisa. Tak. A poza tym to malowanie martwej natury i modela, jak ci się uda. No. Ludzi na przystanku. Albo czasem w ASP są takie dodatkowe zajęcia, na które można przyjść i sobie pomalować modela. Nie? Coś takiego było. Tak? No, nie wiedziałem. Coś mi się kojarzy, coś takiego jest. Myślę, że to jest jakaś muzyka czasami gra, a to mam chyba dziwne wrażenie. No dobra. Kiedy można nazwać się grafikiem przez duże G? Kiedy możesz się z tego utrzymać? Nie wiem. No to chyba tak. Kiedy po prostu masz taką stabilność finansową i ilość zleceń, że tak jakby nie przejmujesz się tym, to w tym momencie tak jakby jest profesjonalizm już bardziej. No to jeśli nie macie jakiegoś wykształcenia, jakiegoś papierka, że skończyliście daną uczelnię, to jeśli klienci się do was odzywają, jeśli robicie dobre rzeczy, no to działacie w branży. Już jesteście ilustratorem, konceptartystą czy grafikiem. No. I tyle. Okej, ostatnie 2 pytania i my sobie lecimy. Jest jeszcze ciało we wrzeszczu, tak.
Ciałko we wrzeszczu? No, ten klub pysunku. Aha, ale to w ogóle taki sport go jest. Bo jest ciałko, wyście mieli gumką z ołówkiem. Tak, było coś w klatce B. Ołówkiem i węgielkiem. To było też od was? Nie, nie, to nie, ale brzmi podobnie. A jeszcze coś jest w Sopocie w Dwa Światy? To się nazywa? To nie jest to ciałko? A może to jest ciałko? Ciałko ma chyba taki model, że co dwa tygodnie jest w Gdyni, co dwa tygodnie w Sopocie. A, przynajmniej ty, tak proszę. Było przed tą pożogą, plagą. I tam sporo ludzi było, chodziło na to? Ja nie wiem. Nie byłem ani raz. Aha, ja też nie. Ja tylko widziałem plakaty. Jak książki panowie polecają? Szkicownik. Szkicownik i ołówek. No ja polecam książki Lumisa. Na początek. No, ja też. Czyli jak zaczynałem postać rysować, to wszyscy polecali Lumisa i to jest takie spoko, takie zjadliwe dość mocno jest, nie? I mogę jeszcze polecić, jak szkicujecie i sobie ćwiczycie, to słuchajcie podcastów z autystami. Zwłaszcza Level Up. To dalej funkcjonuje jeszcze? Już nie. Aha, ale te poprzednie odcinki były mega fajne. Mhm. Level Up, albo ogólnie jakieś podcasty, Kuciała ma podcasty. Ja to wiem, tylko że no. Jak na to nie wchodziłem, tak jakby... No nie, na te podcasty jeszcze nie wchodziłem nigdy. W ogóle co do książek do nauki rysunku. Mi się wydaje, tak jakby, że po książki warto sięgnąć, kiedy tak. I już trochę rysujesz. A nie od razu. Bo mi się wydaje, że za dużo ludzi tak jakby sięga po książki, bo oni chcą narysować oko, chcą narysować to, siamto, tamto. A najważniejsze chyba w nauce rysunku jest analizowanie tego, co się rysuje, jak rysujesz. Czyli wziąć ołówek i porysować to i wtedy do tego wziąć książkę, a nie, że bierzesz książkę i rysujesz sobie oko, przesuwujesz z książki. Wiesz co, tak, jeśli chodzi o książki, to jeśli ktoś planuje obić właśnie to, o czym ty mówisz, czyli na przykład bierzesz sobie ilustrację z książki oka i starasz się to przemalować i myślisz, że jakoś magicznie poznasz budowę oka i będziesz już wiedział, jak to narysować, to nie, to jest złe podejście. Książka jest napisana w określony sposób i należy to traktować jak podręcznik, powiedzmy, i czytać od początku do końca, przechodzić przez te wszystkie lekcje. U książki Lumisa są tak rozpisane jako takie podręczniki z lekcjami, ćwiczeniami. Nawet w jednej książce był test w pewnym momencie, gdzie wiesz, Lumis opisywał wszystkie mięśnie tam po łacinie i potem był test, gdzie trzeba miałeś model rysunek człowieka, trzeba było wpisać łacińskie nazwy przez wszystkich mięśni. Ty zajebiste, nie trafiłem w tą stronę. To właśnie o to chodzi, żeby jak macie książkę, to od początku do końca starajcie się ją studiować i róbcie notatki, bo przez robienie notatek wiedza, jaką nabywacie, utrwala się wam. I potem możecie do tego wrócić też. No. Miłość się pyta, jak wycenić swoje prace? Tyle, ile chcesz. Tyle, ile płacisz. Zacznij od stawki takiej, żeby nie być na tym... Na minus. Na minus, żeby nie być jakoś stratnym. I potem stopniowo podwyższaj stawkę. I jeśli klienci przestaną chcieć z tobą współpracować, to znaczy, że twoja stawka jest trochę za wysoka. I powinno się zejść. Czyli taki standard, tak? No, to jest taka metoda prób i błędów, nie? No. Jeśli macie za dużo zleceń, powiedzmy, no to jest czas, żeby zwiększyć stawkę, żeby zrobić taki odsiew tych klientów, nie? Że nie są skłonni zapłacić ci odpowiedni tam kwoty. Ja mam dość mocno w głowie to wyryte, co mi kiedyś mentorka powiedziała, że tak jakby cenę podwyższasz, kiedy masz za dużo zleceń i ty tak jakby już nie masz czasu wpakować ich więcej, a chciałbyś więcej zarabiać, to podnosisz stawkę. Tak. Tylko to też ma swój taki szklany sufit, bo jest taki pewien limit, gdzie i rynek ci więcej nie da i więcej czasu też się sobie nie wygospodarujesz już, nie? Wiesz co? Nie wiem, bo też zależy od twojego poziomu. To... Na przykład tworzysz ilustracje do gier komputerowych i chcesz zarabiać więcej i wydaje ci się, że osiągnąłeś szklany sufit, no to czas przerzucić się na filmy na przykład, nie? A tam jeszcze więcej płacą? Tak. Shit. Ej, dobre. Kurde, nawet nie wiedziałem o tym. Okej. Okay. Miłosz, jak wejdziesz sobie na Jacka Kłosińskiego, to on tam dość, w sensie bardziej od grafiki projektowej, on dość spoko opisuje to, jak wyceniać swoje prace, on ma nawet cały kurs od tego, nie? I tam jest to wszystko pokazane.
Bo tam tak jakby to się przychodzi tak jakby stopniowo według mnie z tymi stawkami. Mm-hmm. To nie jest tak, że nawet jak masz spoko poziom, a nie masz klientów, to od razu się mm-hmm. pierz 300 za godzinę mm-hmm. pracy, bo to nie tędy droga trochę, nie? Poza tym bardzo często takie większe firmy, które zlecają ilustracje różnym artystom, mają już z góry ustalone stawki. Po prostu. A, czat. A mówią ci o nich od razu? Czy się targują? Czasami tak. Po prostu dają ci umowę do podpisania, to jest napisane, jaka jest stawka za jaką ilustrację i czy chcesz z nami współpracować. A targujesz się z nimi, albo oni się z tobą targują? Czasem miałem takie sytuacje, gdzie na przykład miałem mało czasu, ilustracja była mega skomplikowana, to powiedziałem, że spoko, ale ja bym chciał większą stawkę za to i za to. Mhm. Ale to też była firma, z którą już pracowałem kilka lat wcześniej i już miałem historię z nią. No. Także mogłem wtedy pozwolić sobie na jakieś negocjacje. Dobra, to ostatnie pytanie z mojej strony w ogóle. To jest dobrze się targować w koncepcie w ilustracji? Jasne. W freelance? Jasne, no wiesz, to jest biznes, nie? Bo są zawody, na przykład fotograf reportażowy, nie? No. U nich nie ma opcji targowania się. Oni biorą, albo wyjrzysz, albo nie. I tyle. Nie ma opcji targowania się w ogóle, nie? Tam jest po prostu nawet to takie niesmaczne, jak zaczniesz się targować, bo nie po prostu, nie? Nie wiem, wiesz. Ja uważam, że to jest biznes, nie? Generalnie chodzi o to, żeby, wiesz, nie obisz, okej, może masz jakieś tam powołanie, nie? I to jest też na pewno część tego, ale koniec końców musisz opłacić swoje rachunki, chcesz zaplanować jakąś swoją przyszłość i tak dalej, masz jakieś tam inne wydatki, no i wiesz. Potem masz dzieci na utrzymaniu, tam rodzinę i tak dalej, no to targowanie się i dążenie do jak najlepszej opcji finansowej dla siebie to jest chyba naturalne dla każdego. Spoko. Dobra, ludzie, to my sobie tak minęła godzina z hakiem, to my lecimy i jakbyście chcieli kiedyś jeszcze z Tomkiem tak jakby pogadać, to spoko, bo myśmy mieli w pewnym momencie pomysł, żeby robić podcasty. Ja jestem chętny. No. Wiesz, to chyba byłem ciekawy, jak to wyjdzie, ale wiesz, ta godzina minęła, tak. No, to jest dość szybko. No. Dobra, to ten, dzięki wam, to będzie nagrane, to jest tak jakby dostępne i będzie jeszcze wystawione potem w linku wszędzie, gdzie indziej, także ten. Dobra, to lecimy. Dzięki. Cześć wam. Cześć.